Marcin urodził się około 316 roku w Pannonii, na terenie dzisiejszych Węgier, w rodzinie pogańskiej. Jego ojciec był rzymskim trybunem wojskowym. Prawdopodobnie imię Martinus pochodzi od Marsa, boga wojny. Mając 15 lat wstąpił do armii Konstancjusza II. Co do tego, ile lat służył wojsku, hagiografowie toczą spory. Według jednych 25, inni podają, że tylko 5 lat. Ale wydarzenie, które wszyscy czciciele wspominają, miało miejsce w okresie tej służby. Żebrakowi proszącemu o jałmużnę u bram miasta Marcin oddaje połowę swojej opończy. Następnej nocy ukazuje mu się Chrystus odziany w ten płaszcz i mówiący do aniołów: to Marcin, okrył mnie swoim płaszczem. Pod wpływem tego wydarzenia Marcin przyjął chrzest i opuścił wojsko, uważając, że wojowanie kłóci się z zasadami wiary. Wielką troską Marcina było nawrócenie swoich rodziców, do których doprowadził wkrótce po opuszczeniu armii. Następnie udał się do świętego Hilarego, biskupa Pontie we Francji, stając się jego uczniem. Został akolitą, a następnie diakonem. Po pewnym czasie osiadł jako pustelnik w pobliżu Genui, gromadząc wokół siebie wielu uczniów. W roku 361 założył pierwszy klasztor w Galii. 10 lat później, mimo jego sprzeciwu, lud wybrał go biskupem Tur. Ta data jest potwierdzona w dokumentach. Sakrę biskupią otrzymał w roku 371. Jako pasterz diecezji prowadził nadal surowe życie mnisze, budząc sprzeciw okolicznych biskupów. Klasztory, które zakładał, łączyły koncepcję życia mniszego z pracą misyjną. Sam odbył wiele wypraw misyjnych. Rozpoczął chrystianizację prowincji galijskich i prowadził ją w sposób bardzo systematyczny. Był znanym apostołem wsi. Jako były wojskowy nie zrażał się niepowodzeniami, ale konsekwentnie realizował wytyczone sobie zadanie. Jeszcze za życia nazywany był mężem Bożym. Współczesny mu hagiograf Sulpicjusz Sewer zanotował wiele cudów wymodlonych przez biskupa Marcina, a także wielką liczbę nawróconych przez niego pogan. Sulpicjusz opisuje także zmagania tego misjonarza z duchami nieczystymi, które atakowały go tym częściej, im więcej dusz nawracał na wiarę chrześcijańską. Marcin zmarł 8 listopada 397 roku podczas jednej ze swoich podróży duszpasterskich. Jego ciało sprowadzono Loarą do Tur i pochowano 11 listopada. Jako pierwszy wyznawca, niemęczennik, zaczął odbierać cześć świętego w kościele zachodnim. Relikwie spoczywają w bazylice wzniesionej ku czci świętego. Jest patronem Francji, królewskiego rodu Merwingów, a także dzieci, hotelarzy, jeńców, kawalerii, kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, tokarzy, podróżników, więźniów, właścicieli winnic, żebraków i żołnierzy. Módlmy się. Boże, Ty zostałeś uwielbiony przez życie i przez śmierć świętego Marcina, biskupa. Odnów w naszych sercach cuda Twojej łaski, aby ani śmierć, ani życie nie mogły nas odłączyć od Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.